Cześć, Rafał Leszczyński. Dzisiaj przetestujemy buty Adidasa Predatory LZ. W sumie niczym się nie różnią, tylko nowy kolor, nie? Zobaczymy, może przetestujemy, może jakoś inaczej się kopie. Ale w klatce wyciągałeś, tak? Tak. Rafał, powiedz po krótkim teście Predatorów, buty nie zepsuły się? Nie, myślę, że to jest niezły model. Na pewno Adidas nie będzie narzekał na małą ilość klientów, także ekstra buty, mam nadzieję, że będą dobrze się sprawowały. To są Predatory na ostatni kwartał 2013, tak jak wspomniałeś podczas testów. Od poprzedniej wersji na trzeci kwartał różnią się chyba tylko kolorystycznie. Czy zauważyłeś jeszcze jakieś różnice? Nie, wydaje mi się, że tylko kolorystycznie i więcej jakoś większych różnic nie ma. Na razie wyjąłem wkładkę, bo ten pierwszy raz go założyłem. Aha. Także może być ciasno, ale tak, mówię. Wydają się, że niczym się nie różnią, nie? Poza kolorem. A kolor podoba się? Fajny, idealnie. Do niebieski geterek się przyda, nie? Gadamy w momencie, kiedy już jest kolekcja Adidasa na Q1, ta Samba Pack. I powiedz, te różowe Predatory ci się podobają, czy raczej zostaniesz przy tych niebieskich? No kolorystycznie jakoś tak nie bardzo mi pasują. Aczkolwiek nie miałem do czynienia z nimi tak, nie wiem, nie miałem ich w ręce, widziałem tylko gdzieś tam chłopaków na nogach. Także ciężko mi oceniać, aczkolwiek kolor raczej wolałbym dostać przy tych zielonych. Rozumiem. No dobra, to... Ale generalnie zostaje przy Predatorach, tak? Myślę, że tak. Myślę, że może te Adizero nowe przetestuję, bo też wyglądają solidnie, także też może gdzieś tam mi się udaje załatwić. Zobaczymy. Dobra, dzięki serdeczne za teścik. Dzięki.